Draft Camp numer 26. Brodnica, finał Utah vs. Miami. Jeśli tam byłeś, to zapewne wiesz, że to był dobry mecz w koszykówkę z emocjonującą końcówką. Zobaczcie, jak underdog w postaci Miami planował zrobić psikusa Utah w wielkim finale, ale nie spoilerujmy. Utah przegrali tylko jedno spotkanie z 7, dzięki czemu wylądowali na drugim miejscu, co oznaczało automatyczne rozstawienie w półfinale. Miami z kolei musiało wywalczyć awans od samego początku. Ulokowani dopiero z 5. miejscem musieli wygrać ćwierćfinał z Los Angeles, a w półfinale spotkali się z najlepszą drużyną tego kampu, Bostonem. I z nimi również się udało. Mimo to, drużyna Utah była bardziej wypoczęta i miała o wiele więcej energii na boisku. Przynajmniej na samym początku tego spotkania. Trójeczka Filipa Dolewskiego dwa kroki za linią daje 7-punktową przewagę, ale Miami próbują trzymać tempo, by nie obudzić się ze zbyt dużą stratą, tylko że nie do końca to wychodzi. Rzut z pół dystansu przez ręce i jesteśmy przy końcu pierwszej połowy. Wbiegnięcie po zasłonie, Eurostep i kolejne punkty dla Utah. To był ważny moment spotkania, najwyższe 15-punktowe prowadzenie. Faworyci praktycznie zdublowali zdobycz przeciwników i dowiezienie wyniku miało być formalnością. Ale Maciej Jankowski, trener Miami, wlał w serca swoich zawodników pokłady walki oraz wiary i od początku trzeciej kwarty role trochę się odwróciły. Do roboty wzięli się Patryk Czerniewicz oraz Kacper Vanat i przynajmniej z początku rywale grali kosz za kosz. Oprócz dobrej gry w ataku mieliśmy też dobrą obronę. Zobaczcie to czapsko Pawła Zalewskiego. Nie ma takiego grania, tu nie ma łatwych punktów. Miami jednak mimo to się nie podłamali, zdobyli 8 punktów z rzędu, a przewaga Utah zaczęła stopniowo maleć. Koszykówka to jednak gra zrywów, jeśli można to tak ująć, i Utah doskonale wiedzieli, że nie mogą dać Miami zbyt dużej szansy, aby ponownie zdobyli łatwe punkty, więc zaczęli powoli odrabiać tę stratę. Przewaga urosła do 10 punktów, ale mamy tutaj atletyczne wejście na spowolnionym dwutakcie i w następnej akcji Paweł Zalewski po crossoverze omija drugiego obrońcę pivotem, bardzo efektowne wejście pod kosz. Paweł Zalewski ponownie przy piłce i po pump fake'u wykonuje chyba taki trochę rzut rozpaczy, chyba chciał tu wymusić faul, ale piłka znajduje drogę do kosza. I to był kolejny zryw, to był kolejny run zawodników Miami. 9 punktów z rzędu i ta właśnie sytuacja sprawiła, dlaczego ten mecz był tak emocjonujący. Utah już miała praktycznie zwycięstwo w kieszeni, ale no sami zobaczcie, co tu się dzieje. Mamy akcję Miami w ataku, mamy dobre akcje Miami w obronie, aż do momentu, kiedy Jan Karbowiak wykonał ten oto rzut za 3 prosto w twarz przeciwnika. Miami walczy do końca, 5 punktów przewagi, rzut za 3 znajduje drogę do kosza, 58-56. I kolejne 2 punkty dla Utah po wejściu Pawła Zalewskiego, ale w czwartej kwarcie trzeba specjalnie wyróżnić Patryka Czerniewicza. 18 punktów, tylko w tym momencie meczu efektowne wejście jeszcze z faulem sprawiło, że mamy zaledwie 2-punktowe prowadzenie i tutaj rzut za 3 nie znalazł drogi do kosza, gdyby ten rzut wpadł, to cała reszta mogła się zupełnie inaczej potoczyć. Końcówka meczu i Utah z całą pewnością trafia obydwa rzuty wolne. O 63-58 rzut za 3, który już tak naprawdę nic by nie oznaczał, ale trzeba walczyć, prawda? Utah wygrywa 63-58 i są mistrzami 26. Draft Campu w Brodnicy. Czas na specjalne wyróżnienia. Którzy zawodnicy wrócili do domu ze statuetkami z tego draft campu? Zawodnikiem, który poczynił największe postępy, został Łukasz Baraniecki. Najlepiej punktującym został Błażej Czerniewicz. Najlepszym graczem podkoszowym zostaje Maciej Domański, a najlepszym obrońcą Jan Karbowiak. Najlepszym rozgrywającym tego kampu został Krzysztof Ligenza, a najbardziej wszechstronnym graczem Patryk Czerniewicz. Specjalna nagroda sklepu Kicks wędruje do Pawła Zalewskiego, podobnie jak i statuetka MVP. Paweł Zalewski został najbardziej wartościowym graczem tego draft campu.
Dziękujemy wszystkim za wspólną grę w koszykówkę i mamy nadzieję, że widzimy się w następnej edycji. Trzymajcie się.